No cześć, uwierzycie, że to już 2 lata? 2 lata, odkąd założyłam YouTube'a, nagrałam kilka filmów i przestałam nagrywać. Przestałam, bo nie chciałam się, szczerze mówiąc, robić makijażu. I tak naprawdę to był główny powód, a drugi był taki, że nie czułam się psychicznie całkiem dobrze. Miałam lekką depresję, a ponieważ czuję, że z niej wyszłam, częściowo dzięki mojemu czerwonemu rumakowi, i poczułam motywację do nagrywania, ale też czuję, że ten YouTube mi nie odpuszcza, że ciągle o nim myślę i ciągle chcę spróbować, więc czas to zrobić, rasa porządnie i nie odpuszczać, długo próbować, czy powiedzieć na pewno, czy to coś dla mnie. Zmotywował mnie też Bartek, który wrócił na YouTube'a i zaczął znowu nagrywać. Widzieliście jego film o Amsterdamie? Bardzo fajny. Spacer po Amsterdamie. Bardzo fajnie pokazuje, jakie to miasto jest. Więc zajrzyjcie do Bartka. Podlinkuję wam w opisie. A jaki mam plan? Plan mam taki, żeby w grudniu nagrywać codziennie krótki filmik w Shorts. I tam tylko mówić o tym, co w danym momencie czytam. A poza tym zacząć z nagrywaniem dłuższych filmów i publikować je raz w tygodniu. Plan mam taki, takie sobie wyzwanie postawiłam, że będę to robić przez rok. Żeby się naprawdę zorientować, czy to coś dla mnie. Nie wiem, czy słyszycie tą muzykę? Muszę zobaczyć, co to. Właśnie przyjechał do naszej wsi City Class, czyli taki jakby Święty Mikołaj, tylko że nie do końca. On przynosi prezenty 5 grudnia wieczorem, czyli w Wigilię swoich imienin, urodzin, jakby na to my powiemy imieniu, tutaj powiedzą, że urodzin. 5 grudnia dzieci dostają prezenty. Tradycyjnie na gwiazdkę się nie dostaje prezentów, ale obecnie większość rodzin robi i Santa Claus, i gwiazdkę, Boże Narodzenie, z prezentami. Ale co ciekawe, od momentu, gdy Sinterklaas jest w kraju i on przyjechał oficjalnie do Holandii chyba tydzień temu, to dzieci codziennie wystawiają buta ze smakołykiem dla pomocników, czy tam dla konia Sinterklaasa. Na przykład marchewkę albo coś tam innego wkładają do buta i codziennie rano znajdują w nim mały prezent. Jakąś małą zabawkę, albo typu, wiecie, jak w Kinder Niespodziankach, takiej wielkości w sensie, albo coś słodkiego. I tak aż do 5 grudnia codziennie dostaje coś małego i 5 grudnia są wielkie prezenty. Pakiet Avant się to nazywa i codziennie. I są wielkie prezenty, paczki, wierszyki, cuda na kiju. Ale ja nie o Sinterklaas chciałam wam opowiadać dzisiaj, ale o moich planach z YouTube'em. I o tym, jakie sobie wyzwania stawiam, więc przynajmniej rok chciałabym publikować raz w tygodniu film, żeby zobaczyć, czy to na pewno coś dla mnie. Jak się okaże, że dla mnie, no to będę to oczywiście kontynuować. Oprócz tego w grudniu też będę codziennie pisać posta na blogu, żeby się spisać znowu i przyzwyczaić do blogowania częstego. Też wam podlinkuję w opisie. I co jeszcze wam chciałam powiedzieć? A! Żeby sobie ułatwić zadanie i żeby, ponieważ ja bardzo lubię dzielić się swoimi myślami w internecie, więc żeby ułatwić sobie zadanie, zrezygnowałam z Instagrama. Skasowałam aplikację, nie skasowałam swojego konta, przynajmniej na razie, ale skasowałam sobie aplikację z telefonu i nie korzystam z Instagrama, więc jestem tylko tutaj i na moim blogu. Do zobaczenia za tydzień. I w międzyczasie na shortach. Cześć.